Jeśli szukacie dla siebie nowego smartfona, to wiele wskazuje na to, że Huawei Mate 10 Pro nim nie będzie. Wszystko za sprawą tego, że według Huawei urządzenie to wcale nie jest smartfonem, a inteligentną maszyną, która potrafi dużo więcej od przeciętnego sprzętu tego typu aktualnie dostępnego na rynku. Zawdzięcza to procesorowi Kirin 970, nazywanemu najbardziej wydajnym i najbardziej inteligentnym na rynku. Na dzisiejszej konferencji w Monachium Huawei zaprezentował światu kilka smartfonów, w tym Mate 10, Mate 10 Lite oraz Mate 10 Pro. Co ciekawe, pierwszy z nich w Polsce sprzedawany nie będzie. Materiał, który aktualnie macie okazję oglądać, powstał podczas prebriefingu w Wiedniu, na którym do rąk własnych otrzymaliśmy testowe egzemplarze jedynie Huawei Mate 10 Pro. Tu ważna uwaga, zarówno na froncie sprzętu, dokładniej nad ekranem w prawym rogu, jak i na obudowie z tyłu, tuż pod czytnikiem linii papilarnych, widoczne są kropki, których, co ważne, nie będzie w finalnych egzemplarzach. Tu znajdują się one wyłącznie w celu identyfikacji urządzeń testowych. Na pierwszy ogień wyświetlacz. Zastosowano tu matrycę OLED o przekątnej 6 cali i rozdzielczości dość nietypowej, bo 2160x1080 pikseli, co jest jednoznaczne oczywiście z proporcjami 18:9. Samsung nazywa swój prawie bezramkowy ekran Infinity Display, LG Full Vision, natomiast Huawei poszło w stronę Full View. Ekran obsługuje oczywiście standard HDR. Druga ważna rzecz w przypadku każdego przedstawiciela serii Mate to oczywiście akumulator. Jego pojemność wynosi 4000 mAh i niestety trudno powiedzieć, jaki czas pracy będzie w stanie zaoferować użytkownikowi. Pewne jest natomiast, że ma się szybko ładować. Pół godziny ma pozwolić na naładowanie do 58% przy wykorzystaniu ładowarki Supercharge. Huawei chwali się, że jest to rozwiązanie czterokrotnie szybsze niż ładowanie indukcyjne, czyli bezprzewodowe, którego w przypadku Mate 10 Pro ani żadnego innego przedstawiciela Mate 10 nie uświadczymy, o czym też warto pamiętać. Aparat z kolei to dla wielu najważniejszy element smartfona, bo przecież najlepszy aparat to ten, który mamy zawsze przy sobie. Mate 10 Pro oferuje dwa obiektywy. Główny kolorowy 12 megapikseli o jasności f1.6, drugi monochromatyczny 20 megapikseli. Do tego hybrydowy fokus i zoom, a także optyczna stabilizacja obrazu. Najciekawiej jednak mają się prezentować możliwości chipa High AI, oferującego rozpoznawanie obiektów w czasie rzeczywistym i dopasowywanie odpowiednich najlepszych ustawień pod daną scenę, obiekt itd. Rozpoznawanie faktycznie działa, co możecie zobaczyć na przykładzie kwiatka, a całą resztę będę testować w kolejnych tygodniach. Podobnie zresztą jak nagrywanie wideo, na temat którego Huawei nie powiedział tym razem ani słowa. Mate 10 Pro działa pod kontrolą Androida 8.0 Oreo z nakładką i tutaj niespodzianka Emotion UI w wersji 8.0. Zapytacie pewnie, gdzie się podziała wersja 6.7, skoro ostatnia była 5. Huawei postanowił ujednolicić nazewnictwo swojej nakładki, by miała taki sam numerek jak wersja systemu. I tak teraz będzie z każdą kolejną edycją Androida i nakładki Huawei'a. Sama najnowsza wersja Emotion UI ma być inteligentna i uczyć się naszych zachowań. Przykładowo, jeśli czytamy coś po godzinie 22 dłużej niż 20 minut, na ekranie zobaczymy monit podpowiadający możliwość włączenia filtra światła niebieskiego. Będzie też na przykład otwieranie wiadomości w drugim oknie prosto z powiadomienia podczas oglądania wideo. Aby jeszcze uzupełnić wiedzę na temat parametrów Mate 10 Pro, wspomnę tylko, że będzie oferował 6 GB RAM-u i 128 GB pamięci wewnętrznej. Niestety, urządzenie nie będzie miało 3,5 mm jacka audio. W zestawie z telefonem znajdziemy zarówno słuchawki z USB-C, jak również, co ważne, adapter z USB-C na 3,5 mm jacka audio. Co istotne jeszcze, to fakt, że w Mate 10 Pro została poprawiona redukcja szumów, co ma być odczuwalne zwłaszcza podczas przeprowadzania rozmów telefonicznych w samochodzie, a Dual SIM, bo to też ważne, zapewnia łączność 4G na obu slotach. Warto dodać, że Mate 10 Pro spełnia normę IP67 i jest dzięki temu pierwszym smartfonem w ofercie Huawei'a oficjalnie odpornym na zachlapanie i zakurzenia. Jego obudowa została wykonana ze szkła i muszę przyznać, że wizualnie najnowszy sprzęt Huawei'a zrobił na mnie naprawdę bardzo dobre wrażenie. Obudowa świetnie mieni się w słońcu, ale niestety jest strasznie podatna na zbieranie odcisków palców. Jednak tym, co może się podobać, jest wyróżniający się pasek w nieco innym odcieniu niż sama obudowa, na którego przestrzeni umieszczono pionowo dwa obiektywy aparatów oraz czytnik linii papilarnych. Prezentuje się to naprawdę dobrze. Na rynku pojawią się cztery wersje kolorystyczne. Szara, brązowa, niebieska, która mi osobiście podoba się najbardziej, oraz różowa. Ta z kolei jednak ma nie być dostępna w Europie. Na koniec wspomnę jeszcze tylko, że Huawei pokazał bardzo ciekawie zapowiadającą się możliwość podłączenia Mate 10 Pro do telewizora monitora za pomocą kabla HDMI w celu przekształcenia mobilnego urządzenia w coś na wzór interfejsu desktopowego. Coś jak Samsungowy DeX czy Microsoft Continuum, ale bez żadnej stacji dokującej.
To rozwiązanie będzie dostępne dla wszystkich smartfonów działających dzięki procesorowi Kirin 970. Niestety, jeśli interesuje Was cena Huawei Mate 10 Pro, nie jestem w stanie jej Wam teraz podać. Gdy tylko otrzymamy takie informacje, materiał zostanie zaktualizowany. Z moich informacji wynika jednak, że do smartfona z przedsprzedaży w Polsce może być dodawana kamerka 360, która podłączana jest do portu USB-C telefonu i tutaj ważna informacja jest taka, że jest kompatybilna nie tylko z Mate 10 Pro, ale ze wszystkimi smartfonami z USB-C. To tyle ode mnie na razie na temat Mate 10 Pro. Jak Wam się podoba ten smartfon? Dajcie znać w komentarzach. Miłego dnia, cześć!